Każda religia ma jakieś stanowisko względem śmierci i tego, co nas po niej czeka. Może to być niebo, piekło, reinkarnacja, muzułmańska dżanna czy Walhala Wikingów. Wygląda na to, że człowiek od zawsze w swojej religii szukał odpowiedzi na odwieczne pytanie: Co się dzieje z człowiekiem po śmierci? Dzisiaj mam dla Was pięć ciekawostek na temat stanu człowieka po śmierci. Gdy patrzymy na przyrodę, na rzeczywistość, którą możemy poznać naszymi zmysłami, to najbardziej oczywistym wydaje się być to, że gdy człowiek umiera, to trafia do grobu, tam się rozkłada i ślad po nim zanika. To jest to, co obserwujemy. Dlatego im bardziej jakaś koncepcja jest odrealniona, tym więcej powinniśmy wymagać na nią dowodów i tym bardziej powinniśmy być co do niej sceptyczni. Weźmy na przykład wersję chrześcijańską. W tej wersji zdecydowana większość chrześcijan wierzy, że dusza, cokolwiek by to nie było, jest nieśmiertelna i nawet sam Bóg nie skończy istnienia największych zbrodniarzy. W tej wersji mówi się o specjalnym miejscu, które płonie całą wieczność, a mimo to nikt w nim się nie spala. Mówi się o Bogu, który niby jest miłością, i teoretycznie mógłby zakończyć istnienie tych torturowanych ludzi, jednak tego nie robi. Do tego mamy naukę o czyśćcu. Są to poważne twierdzenia, na które lepiej, abyśmy znaleźli solidne poparcie w słowie Bożym i żadnych przesłanek co do tego, jakoby było inaczej, bo są one bardzo oddalone od tego, co obserwujemy naszymi oczami. Czy zatem mamy takie solidne, niepodważalne. Dowody na te twierdzenia w Biblii. Czy wiedziałeś na przykład, że w Biblii nigdy nie znajdziemy słowa nieśmiertelny czy nieśmiertelna w bezpośrednim połączeniu ze słowem dusza? Jak to jest, że chrześcijaństwo, które niby opiera się na słowie bożym, ciągle trąbi o nieśmiertelnej duszy, o której Biblia milczy? Co zatem czytamy w niej na temat śmierci? Na przykład to, że sam Nowy Testament nazywa śmierć snem aż 16 razy. Zobaczmy parę z tych wersetów. To powiedział a potem dodał: Łazarz, nasz przyjaciel śpi, ale idę, aby obudzić Go ze snu. Ale Jezus mówił o Jego śmierci, lecz oni myśleli, że mówił o zaśnięciu zwykłym snem. Ciekawe, że sam Jezus Chrystus nazwał śmierć snem. Zobaczmy jeszcze jeden fragment, tym razem napisany przez apostoła Pawła. A nie chcę bracia, abyście byli w niewiedzy co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak inni, którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus umarł i z martwych wstał, to też tych, którzy zasnęli w Jezusie, Bóg przyprowadzi wraz z Nim. Bo to wam mówimy przez słowo Pana, że my, którzy pozostaniemy żywi do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, Którzy zasnęli. Gdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem Archanioła i dźwiękiem trąby Bożej stąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, którzy pozostaniemy żywi, razem z nimi będziemy porwani w obłoki w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Dlatego pocieszajcie się wzajemnie tymi słowami. W tym fragmencie Paweł parę razy nazywa śmierć snem. Ale jest tu coś jeszcze. Zauważ, że po co chrześcijanie mieliby się pocieszać z martwych staniem, które ma być w dniu ostatecznym, gdyby ich bliscy już dawno byli duchowo i ze świadomością w niebie z Jezusem? Podobne pojęcie śmierci jest przedstawione w Starym Testamencie. Zobacz, co napisał prorok Daniel o dniu zmartwychwstania. A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzi się, jedni do życia wiecznego, a drudzy ku hańbie i wiecznej pogardzie wprost śmierć jest nazwana snem czy weśnie masz jakąś świadomość może przez parę minut akurat śnisz ale w zdecydowanej większości żadnej świadomości nie ma ciekawe czy inne wersety pisma są z tym zgodne zobaczmy bo jednakowy jest los synów ludzkich i los zwierząt. Jak umiera ten, tak umiera i tamto. Wszyscy mają jednakowe tchnienie, a nie ma człowiek przewagi nad zwierzęciem, gdyż wszystko jest marnością. Wszystko to idzie do jednego miejsca. Wszystko jest z prochu i wszystko w proch się obraca. W tym fragmencie Salomon pisze, że wszyscy mamy jednakowy dek życia, tchnienie. Zarówno my, jak i zwierzęta. Wynika z tego, że nasz los jest dokładnie taki sam jak zwierząt. Dlatego jedyną nadzieją jest zmartwychwstanie w dniu ostatecznym. Ciekawe jest, że w obliczu tych wersetów niektórzy ciągle utrzymują, że człowiek ma świadomość, gdy umiera. Zobacz, co na ten temat napisał Dawid i inni psalmiści. W śmierci bowiem nie ma pamięci o tobie, a w grobie któż cię będzie wysławiać? Umarli nie będą chwalili Pana, ani nikt z tych, którzy wstępują do miejsca milczenia. Skoro umarli są już w niebie, to jak to jest, że psalmista mówi, że oni nie chwalą Pana? Niektórzy mówią, że przecież zbawieni wcale nie umierają, bo ich duch idzie prosto do nieba. Jednak gdyby tak było, to Jezus nie powiedziałby o Łazarzu, sprawiedliwym Łazarzu, że on nie żyje. Kolejną rzeczą skrzętnie ukrywaną jest fakt, że słowo szeol, tłumaczone jako piekło, oznacza po prostu grób. Zobacz parę wersetów, w których użyte jest to słowo. Zacznijmy od tego, co napisał na temat szeolu Salomon. Wszystko, cokolwiek twoja ręka postanowi czynić, czyń z całej swojej siły. Nie ma bowiem żadnej pracy, ani zamysłu, ani wiedzy, ani mądrości w grobie, do którego zmierzasz. Zobacz, że w tym wersecie szeol jest poprawnie przetłumaczone jako grób. Zobaczmy kolejny fragment z księgi rodzaju. Stanie się tak, że jak tylko zobaczysz, że chłopca nie ma, umrze, a twoi słudzy doprowadzą twego sługę, naszego ojca osiwiałego z żalu do grobu. Skoro Szeol byłby wiecznie płonącym piekłem przeznaczonym dla najgorszych grzeszników, którzy odrzucili Boga, to jak to jest, że tutaj synowie Jakuba mówią, że ich ojciec jak umrze, to tam właśnie trafi? Z tego względu tłumacze Biblii w tym wersecie właściwie przetłumaczyli słowo Szeol, wiedząc, że chodzi o grób. Job podobnie patrzył na tę sprawę. Jak obłok się rozchodzi i przemija... Tak ten, kto wstępuje do grobu, nie wraca, nie wróci już do swego domu, ani nie pozna go już jego miejsce. Ten, który umiera, nie wraca do swojego domu. Biblia jest nad wyraz jednoznaczna w tej kwestii. Zobacz kolejny bardzo ciekawy werset, który ponad wszelką wątpliwość pokazuje nam, że Szeol to zwyczajnie grób człowieka. Obyś mnie w grobie ukrył i schował, aż Twój gniew się uciszy, wyznaczył mi czas i wspomniał na mnie. Jak to? Job prosi, aby Bóg ukrył go w piekle? Zobacz również, że w tym wersecie widzimy, że nadzieją Joba było zmartwychwstanie. Teraz chciałbym pokazać Ci jeden z wielu innych wersetów, które zostały przetłumaczone w bardzo dziwny sposób. Panie, wyprowadziłeś moją duszę z piekła, zachowałeś mnie przy życiu, abym nie stąpił do dołu. Tutaj słowo piekło jest dokładnie tym samym słowem, które było użyte wcześniej. Dlaczego tutaj tłumacz przetłumaczył to słowo jako piekło, a w innych miejscach jako grób? Jest tak dlatego, że każdy tłumacz podchodził do tłumaczenia z wcześniejszym swoim zrozumieniem pisma i gdy zobaczył, że psalmista prosi o to, aby to jego dusza nie została w grobie, to uznał, że pewnie chodzi o piekło. Można powiedzieć, że za dużo się księży nasłuchał w kwestii tego, czym jest dusza. No właśnie, a czym właściwie jest dusza według Słowa Bożego? Wróćmy do początków. W Starym Testamencie słowo tłumaczone jako dusza to nefesz. Na szczęście mamy w Biblii dokładną instrukcję tego, jak ta dusza powstała i czym jest, więc nie musimy się domyślać. Nie, dusza nie istniała od zawsze. Została stworzona dnia szóstego. Zobacz, co Mojżesz o tym napisał. Wtedy Pan Bóg ukształtował człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia. I człowiek stał się żywą duszą. Mamy tutaj prostą definicję. Dusza to cały człowiek, jego ciało i tchnienie, czy inaczej iskra życia. To samo słowo nefesz jest użyte w tym wersecie. Potem Bóg powiedział, niech wody hojnie wydadzą żywe istoty, a ptactwo niech lata nad ziemią pod firmamentem nieba. Hmm, wygląda na to, że Bóg nazywa wszystkie żywe istoty duszami. Bardzo to sprzeczne z tym, czego naucza się w kościołach. Z tego względu, często tłumaczę, tłumaczą słowo nefesz jako istota żywa człowiek, bo zwyczajnie inne znaczenie nie miałoby sensu. Zobacz też inny fragment z księgi Jozłego. Tylko uważajcie pilnie, by zachować przekazanie i prawo, które nakazał wam Mojżesz, sługa pana abyście miłowali pana swojego Boga, kroczyli wszystkimi jego drogami, zachowywali jego przykazania, lgnęli do niego i służyli mu z całego swego serca i z całej swej duszy. Dlaczego tutaj tłumacz przetłumaczył to słowo nefesz jako dusza? Podczas gdy w tej samej księdze, dwa rozdziały wcześniej, przetłumaczył to słowo jako kogoś. Zobacz. Oto miasta ucieczki dla wszystkich synów Izraela i cudzoziemców, którzy mieszkają pośród nich, aby mógł tam uciec każdy, kto zabił kogoś przez nieuwagę i nie poniósł śmierci z ręki mściciela krwi, zanim stanie przed zgromadzeniem. Tutaj słowo kogoś jest dokładnie tym samym słowem. Czyli gdy mowa jest o zabiciu kogoś, to tłumacz tłumaczy to słowo jako człowiek, istota żywa. A gdy mówi o czymś innym, to tłumaczy jako dusza? Dlaczego? Ponieważ sam wierzy w niewiblijną naukę o nieśmiertelności duszy. W księdze Ezechiela, tłumacze Biblii Gdańskiej na chwilę odstawili swoje wierzenia i przetłumaczyli następujący werset dosłownie. Oto wszystkie dusze są moje, tak dusza Ojca, jak i dusza syna jest moja. Dusza, która grzeszy, ona umrze. W Biblii znajdujemy mnóstwo stwierdzeń tego typu, mówiących wprost, że dusza może umrzeć. Skąd zatem wywodzi się koncepcja o nieśmiertelności duszy? Pierwsze kazanie o nieśmiertelności duszy było powiedziane przez samego diabła w ogrodzie Eden. I kobieta odpowiedziała wężowi. Możemy jeść owoce z drzew tego ogrodu, ale o owocu drzewa, które jest pośrodku ogrodu, Bóg powiedział: Nie będziecie z niego jeść ani go dotykać, abyście nie umarli. I wąż powiedział do kobiety: Na pewno nie umrzecie. Ale Bóg wie, że tego dnia, gdy z niego zjecie, otworzą się wasze oczy i będziecie jak bogowie, znający dobro i zło. To szatan! Będąc ojcem kłamstwa, wprowadził to pojęcie do współczesnych religii i zanieczyścił umysły wielu chrześcijan tą nauką. Ale nie wierz mi, otwórz Biblię i sprawdź sam, czy tak się rzeczy mają. Subskrybuj, daj łapkę w górę. Cześć.